Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na live'ie. Dzisiaj będziemy sobie testować Hogwarts Legacy. Jestem bardzo ciekawa, jak ta gra dokładnie wygląda. Widziałam tylko fragmenty jakieś tam rozgrywki u innych osób, więc jestem ciekawa, jak się będzie grało. Cześć Aniu, cześć Joda, cześć Mnichu. Cześć Torgus, cześć Mariusz, cześć Fuller, hej Team Koza, cześć Miraf, witam, witam. Hejka, hejka. Ostatnio mi się narobiło trochę nowych gier różnych, więc chcę je też trochę wypróbować na streamach, dlatego teraz będzie trochę taka seria różnych nowych gier. Zobaczymy. Cześć Wacław. Cześć Ptysiek, hejka. Co tam u was słychać, powiedzcie mi. I ja ogólnie nie jestem jakimś super fanem Harry'ego Pottera, żeby nie było. Nie znam się aż tak dobrze na lore tego świata. Aczkolwiek na przykład filmy Harry'ego Pottera, te pierwsze, mi się bardzo podobały. Pierwsze 3-4. Potem to już takie było trochę dla mnie naciągane. Plus z książek przeczytałam też tak chyba do Czary Ognia. Czary Ognia już nie dałam rady przerobić. Więc no, moja znajomość tego świata nie jest jakaś taka super nadzwyczajna, aczkolwiek coś tam kojarzę. Więc no, to tak gwoli ścisłości. Jestem bardzo ciekawa, jak ci się spodoba ta gierka. Mnie bardzo wkręciła. Liczę na to, że będziesz ją przychodziła na live w całości. O Boziu! A to nie wiedziałam, Torgus, że ty grałeś. W całości to nie będzie, Torgus. Od razu ci powiem. Ta gra jest zbyt rozbudowana i zbyt duża, żebym była w stanie ją w całości na live'ach zrobić. Ma zbyt rozbudowany świat. Więc raczej nie. Raczej to będzie taki coś a la First Look teraz. Zobaczenie, jak to wygląda. Potem trochę pogram sama i może kiedyś jeszcze na live'ach zrobimy sobie jakieś zadania, ale jakby poza tym to ciężko będzie ją streamować w całości. Specjalnie nie oglądałam nikogo, żeby zobaczyć pierwszy raz swoim wykonaniu. Ojej, miło mi Team Koza. Jak mogłeś już zauważyć po wiadomościach na DC, Minecraft mnie zdominował, no właśnie zauważyłam. Ale fajnie, fajnie, że się wciągnęłaś. Cześć, Precelku. Wczoraj wróciłam do przechodzenia Harry'ego Pottera i Więźnia Azkabanu. Też nie jestem fanem Harry'ego, ale przeszedłem i byłem ukontentowany. O, no to fajnie. Streamowałem ją tylko na starym kompie i mega lagowało. Aha, o. To albo nie zwróciłam uwagi, albo nie chciałam oglądać, już nie pamiętam. Za live wszystkie poboczne rzeczy będziesz robić. No, to jest trochę trudne. To też zależy, na ile ta gra mnie wciągnie, bo może się okazać, że mnie wciągnie i będę chciała, ale no, na chwilę obecną raczej będzie ciężko. Tak, Wacław. Astrobota właśnie też bym chciała. Ostatnio sobie maksowałam tego Playrooma, bo tam pododawali różne jakieś rzeczy jeszcze przy okazji. No, premiery tego Astrobota, więc sobie uzupełniłam kolekcję. I tego Astrobota chciałabym w piątek streamować, żeby właśnie go też zobaczyć, jak on wygląda. Dobra. Na razie się bierzemy za dziedzictwo Hogwartu. Ja tu nic za bardzo nie robiłam, więc ostrzegam, że może być na początku trochę głośno. Bo ja tu nie wiem, ja tu nic nie ustawiałam za bardzo. O, cześć Teło! Hejka! Ile czasu spędzisz w kreatorze postaci? No właśnie, obawiam się, że utkniemy w kreatorze postaci na trochę dłużej. Bo to zawsze tak jest. Ale no, zobaczymy.
Dobra, ja to na razie nic nie będę włączać, wyłączać, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie mam arachnofobii, więc nie będę wyłączać żadnych pająków ani nic takiego. Nie wiem, czy jest tu coś jeszcze istotnego, co można by było włączyć i wyłączyć. Na razie zostawmy. Cześć, Dawidowski! Pierwsze lubię trzy części Harego i polecam zagrać. Późniejsze odsłony są niewiele, nie warte uwagi. Próbowałam zagrać w Czarownię, ale odbiłem się kompletnie. No ja pamiętam stare gry z Harego Pottera, aczkolwiek nigdy nie grałam bezpośrednio. Widziałam je tylko gdzieś tam w internecie, jak wyglądają. Wyglądały fajnie, jak się to ogląda, ale jakbym miała grać, to to bym się chyba też odbiła. Nie mogę się nadziwić, jak to jest dobrze zrobiona platformówka, idealna laurka dla fanów X-ów od PlayStation. No, jakby Precelek też gra właśnie Fast Robota teraz i mówi, że jest fajnie. Dobra, tryb performance poproszę. Na razie pomiń rejestrację, bo nie wiem, co to jest. Tyle nawiązań, że głowa mała. No, domyślam się. Dobra, to można zostawić. Puhu! Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. I w sumie mam ten Hogwarts Legacy głównie dlatego, że ostatnio był na promocjach i to tak bardzo mocno przeceniony. Wszystkie te jakby potterowe gierki zostały przecenione chyba z racji właśnie roku szkolnego. Więc w sumie fajnie. A w ogóle druga część wychodzi tego, no tak swoją drogą. Ja dopiero pierwszą, nie? No ale tak to wychodzi zawsze. Podstawowe wyposażenie zostało już dla ciebie skompletowane i będzie ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig mógł pomóc ci podszlifować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przydziału. Z wyrazem szacunku Matylda Wesley, wicedyrektorka. Stare gry z serii HP bardzo mi się podobały za dzieciaka, to były takie zręcznościówki. No właśnie, wiem mniej więcej. Od 4 bodajże się zmieniło, ale jedna do trzeciej, od jednej do trzeciej części były super. No. Ja pamiętam, że jak kiedyś oglądałam, to bardzo upierdliwe było dla sporej części youtuberów latanie na miotle. Więc... Nie ma mieć drugiej części, jest tylko dodatek o Quidditch. Serio? Mi się wydawało, że gdzieś widziałam informację, że miała być, że ma powstać druga część. Co sądzisz o cenie PlayStation 5 Pro? Nie wiem, ile kosztuje. Widziałam tylko, że wychodzi. I że ma dodatkowe paski na sobie i że nie ma napędu, jest sprzedawany osobno. Znaczy no, ja nigdy nie miałam w wersji żadnych konsol Pro. Nigdy nie miałam PlayStation Pro, ani czwórki, ani na piątkę też się nie zapowiada, dopiero co dostałam tą wersję, więc... No, raczej nigdy mi nie będzie dane, żeby zagrać na jakichś nowszych wersjach konsol. Czyli 1500 zł, a mniej więcej ta nie kosztowała jakoś podobnie? Nie wiem w sumie. Nie zobaczę, bo byłoby super. Okej. Zerknę potem, bo właśnie... Wydawało mi się, że gdzieś widziałam, ale może mi się przywidziało. Bez podatku, który na pewno będzie. Aha, bez podatku. No chyba, że tak. Dobrze. Ojej, wzorce.
Okej. Ja chcę grać kobitką. Ja chcę jakąś ładną kobitkę. Pewnie tak będę mogła jej zmienić wszystko. Matko. Dobra, może tą weźmiemy. Czy da się ją teraz pozmieniać? Da się. Hermione 2.0! Aha, i tu mogę wybrać twarz. To jest ta twarz. Ale to jest tylko kształt twarzy, czy wszystko się zmienia? Wszystko się zmienia. To jest chyba najbardziej podstawowa. Nie no, ta mi się podoba. Ale kolor skóry bym jej trochę rozjaśniła. Wow, nie, może nie aż tak. Aha, bo to się tak nie zmienia? Samo? Dobra. A co to jest? Okulary. Okulary Harry'ego. nie, jakieś takie brzydkie masz te okulary. Jakbyś miała takie duże. O, to by było fajnie. Czytałam, że napędy do PS5 są w promocji. Ludzie wykupują pewnie do PS5 Pro. Ojeju. Masakra. O, kolor włosów zdecydowanie musimy wybrać. Najlepiej by jakby był czerwony. Lubię czerwony kolor włosów. Jest taki niebieskawy. Ło, pasowałoby w sumie. Ło, ale fajne. Jest nawet zielony. Ej, ten fioletowy też jest ładny. Ten też jest ładny. Kurde, teraz będę miała problem. Chociaż w sumie nie widzę tu takiego krwisto-czerwonego koloru. W sensie to jest czerwony, ale wygląda bardziej jak zmieszany z różowym. Tu się zaciemnia pewnie. No, całkiem do czarnego. Trudne. Nie. To niedobrze jak zacina. Mi się też strasznie podoba. Dobra, wezmę ten. Złamię swoją zasadę odwieczną wybierania czerwonego koloru włosów. Ale tu jest fryzur. O, jakie ładne. O, to jest taka prosta. Łomatko, jakieś koczki. Ale jak jej się rusza w ogóle wszystko. Ten koczek jaki się rusza. Jak nauczycielka wygląda. Nie jest okej. Okay. O. No widocznie Ania ma problemy z internetem. Ładne są te włosy. Mógłby. Ej, one są ładniejsze niż w Simsach. W sensie ładniej, ładniej się poruszają. Jej bardzo długie włosy. Właśnie nie wiem, czy chcę. Chociaż ta pierwsza fryzura była w sumie całkiem spoko. Podobała mi się. Tu jest dużo męskich fryzur raczej. O, ta jest też ładna. Ale bardzo dużo koczków jest.
Mogłabym mieć jakieś warkoczyki. O, tu jest jakiś warkocz. W sumie taką podobną fryzurę miałam w Simsach, ale nie pamiętam w których. Gdzieś ściągałam do Simsów taką fryzurę. Z Case'a wyjdziemy za tydzień. Właśnie to samo chciałam napisać. Super. Super. Spoko. Przypuszczam, że ubioru to tu nie będę wybierać. No ta fryzurka jest bardzo ładna. Jest taka prosta, ale ładna. Kurczę, no i nie wiem. Teraz ten warkocz mi się podoba. Fajnie w sumie by było, jakby miała grzywkę. Ale tu nie ma takiej typowej grzywki. A możecie mi powiedzieć, czy te fryzury da się zmieniać potem gdzieś w grze? Czy one już zostają na stałe? Cześć Bartek! Dzięki bardzo za 59 miesięcy subskrypcji! Bardzo dziękuję. Coś czułem, że jeszcze coś jesteś w kreatorze postaci. Będziesz mogła wybierać przez całą grę. A, okej. Okay. Fajnie. No to super. To może na razie wybierzemy jej ten warkoczek, bo jest ładny bardzo. Tu mamy cerę, ojeju. To są piegi i pieprzyki. A nie, to jest... A, Boże, piegi i pieprzyki są poniżej. A ja bym chciała, żeby nie miała żadnych piegów. O! Chyba, że w sumie jakieś takie może pojedyncze. Nie takie dużo. No, to w sumie wygląda fajnie. Ale tu pod oczkiem. Jej trochę nie widać tego. Ale w sumie może być. Jeszcze tą cerę zobaczymy. Nie rozumiem za bardzo do końca tych zmian, ale dobra, może zostawmy to. Blizny i znamiona, łomatko bosko. Jak w Mass Effect'cie. Mam przygotowane sobie do jedzenia i coś na szybko mogę sobie przynieść z kuchni. O, to super. Skórka jak pupcia niemowlęcia, no. Czyli taka jak moja. Oprócz blizn, ale... Nie wiem, czy bym chciała jakieś blizny. Chyba nie. Chyba jednak nie. Kolor oczu. O. Moglibyśmy jej wybrać jakieś takie super niebieskie. Super niebieskie są ładne. Albo takie zielone. Bo w sumie nie wiem, które są zielone. Chyba te są zielone. Te ma jakieś takie magiczne. No, z kolorem oczu to będzie problem. Coś czuję. Ten jest taki limonkowy trochę. Ten i ten mi się podoba. Zrób sobie Ciri. Dobrze, mnichu. Zawsze lubiłem bliznę dodać do postaci. Jak ją tworzyłem, to świadczy o tym, że postać sporo przeszła. No, ja w Mass Effect'cie zawsze dodawałam jakieś blizny. Ale tak, kurczę, no poza Mass Effectem to mi tak, nie wiem, ciężko się czasami patrzy. W sensie, no tutaj te blizny są jakieś takie też mało, nie wiem, ciekawe. Wezmę te limonkowe. Nie wiem, czy to są limonkowe, ale... Mogą być. Brwi. A nie mogę mieć takie jak... włosy. Chciałam mieć takie jak włosy, tylko ja nie wiem, które to. A, to są te czerwone. O matko. Może te? Nie wiem, chyba te pasują. Kształt brwi. Ma takie zaokrąglone.
O, te są takie proste. W sumie te wyglądają chyba najlepiej. O, to jest taka biedna. Jaka to dla ciebie ciekawa blizna. No nie wiem, żebym miała jakiś fantazyjny wzór. Jakieś szlaczki. Albo to. Jaka zła. O, można jej bez brwi zrobić, Boże. Albo monobrew. Ciekawe, ile osób wybiera tą tu ma na brwi jakieś takie dziary, czy to po tej prawej, lewej stronie, nie wiem. O, albo takie. O, to wygląda spoko. Może być... Aha, ton głosu. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Aha. Czyli rozumiem, że wybieramy pomiędzy męskim a damskim. That was quite something. I ton. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Potem Aniu założysz maskę i nic nie będzie widać. Ej! I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really good. A few cobwebs and some dust. Tam trzeba. Nothing to be concerned about. Poziom trudności. Zrównoważone wyzwania związane z rozgrywką. Trudno mi na razie powiedzieć, jak bardzo trudna ta gra jest. Ale no, zostawmy ten normalny może. O Boże! Muszę nadać imię i nazwisko swojej postaci? O, Jesus. A nazwijmy ją Kasumi. Zawsze wybieram Kasumi. No nie zapominajka i nie nazwę przecież. A nazwisko? A nie mogę sobie wylosować jakiegoś nazwiska? No to będzie się nazywać jak w Mass Effectie, no. Kasumi Goto. Cześć Matilara. Było niech Hogwartu i w zakazanym lesie kręcą się wilkołaki, które zostawiają blizny w kształcie serca i emoji. Ojej, a to tak naprawdę? Na nazwisko daj Torgus. Kasumi Nowak. W sumie też by było dobre. Ale no, zabawne jest to, że w ogóle jakby każą wybierać sobie nazwisko, bo zazwyczaj w grach jest tylko imię do wyboru, niżby nazwisko. Ale dobra. Pewnie jest to do czegoś potrzebne. Ten wybór decyduje o dormitorium twojej postaci oraz o tym, jak inne postaci w grze będą się do ciebie zwracać. Czarownica lub czarodziej. To czarownica chyba. Dobra, to chyba wszystko. Nie, to mój pomysł. O, to w sumie idealny pomysł. Powinno tak być. Dobrze. Spocznij przy... O Jezus, jakie to głośne. To musiała to zaraz ściszyć. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Tak, well, oczywiście. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before your term begins. Aha, fajnie. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir.
After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Nie widziałem na konie. No to chyba mam ustawiony Wacław. Your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Właśnie, of course, to jest ciekawe, as że od the other fifth years have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Rebellion. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died. Wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Oh. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Fajnie, mamy jakieś umiejętności. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... O Jezu. Rozpoczęcie roku szkolnego. The key. Give me your hand. Smoki jak w Dragon Age. Are you all right? You're hurt. Nie, mam mało życia. Take this. It's Wiganworld potion. That stuff will right you in a second. Okay.
happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Jakaś jaskinia. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Dobrze, czy już mogę się dostać do menu? O, dziękuję. Muzyka zdecydowanie down. Można by jeszcze nawet, chociaż nie wiem, czy nie za bardzo. Kurde, jest męczące na konsoli. Dobra, może nie będę ściszać za bardzo. Wycisz wszystko, wyświetlanie napisów, dźwięki. Co tu jeszcze jest? Są to ustawienia, trudno. O Jezus, rozgrywka. Przystępność, interfejs. Aha, zapis niedostępny. No, to straszne. O, kocie łóżka. Dziękuję. Muzyka jest tak głośna jak w naszym ostatnim customie. No, masakra. Nie no, muzyki całkiem nie wyciszę, ale no, jest za głośno. Aha, przepraszam, nie zauważyłam. Już. Faktycznie. Już, proszę. I jeszcze machanko, proszę, Fuller. O, cześć Seba. Wziąłem ostatnio wszystkie filmy oprócz Fantastycznych Zwierząt jeszcze raz, więc jestem na bieżąco. O! Aczkolwiek no, do Harry'ego Pottera jakby bezpośrednio tu chyba nie ma nawiązań, bo ta gra dzieje się chyba ileś tam lat przed Harrym Potterem, nie wiem dokładnie ile. Więc nie wiem, czy są tu w ogóle jakieś postaci z tego uniwersum, jakby tak bezpośrednio. Dobra. Słuchawkami z kocimi uszkami. Właśnie nie wiem, czy byłyby na tyle wygodne. Trochę się zastanawiałam kiedyś, Wacław. Wiesz, chyba wieków. No, ja się nie znam aż tak dobrze na tej grze. Przepraszam. Czy ja mogę biegać? Nie mogę biegać, ale mogę różdżkę wyciągnąć. Tylko nie mogę czarować. Cześć, Maurens! Dzięki bardzo za 46. miesiąc subskrypcji. My tu jesteśmy głównymi bohaterami, nie będzie nam Potter zabierał sławy. No właśnie. Jakby był Potter, to... nam wszystko zabrał. W sumie to nawet spoko, że jakby gra osadzona w tym świecie, ale nie gra się bezpośrednio Potterem, ani kimkolwiek z tej drużyny. Chociaż Hermioną to bym pograła. Akurat samej postaci Harry'ego Pottera nigdy specjalnie nie lubiłam. Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. No, bardzo ładnie to wygląda. Droga do Hogwartu. Mind your step. Podążaj za profesorem.
Profesor Fig i ja przenieśliśmy się świstoklikiem na odosobniony klif w szkockich Highlandach. Musimy zbadać tajemnicze ruiny, do których, jak podejrzewamy, świstoklik miał za zadanie nas zabrać. Aha, mogę to schować z powrotem? O, dobra. Mogę coś rozwalać? Jezus, mogę się turlać! O matko boska! To jest jak Dark Souls! Mogę się turlać. Okej. Okay. Mogę przynajmniej biegać normalnie już. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years dobrze, dziękuję, searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Butem i pucharem. To był chyba jakiś klucz, jeśli dobrze widziałam. O, mogę skakać. Jej, szaleństwo. Skakać, turlać się. Wszystko. Dalej jest za głośno, jak dla mnie. Ancient magic. Yes. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. No, tylko I don't know ja nie wiem, czy to są były dźwięki tła osobno? A co to jest ton? Aha, ton głosu swojej postaci. Wydaje mi się, że to dźwięki tutaj. Tak kryczą, ale nie wiem. W ogóle czemu mam konfigurację kino domowe? No bo słuchawki. Zresztą nie wiem, czy to pomaga w czymkolwiek. No. Oh, dziękuję, there's the path down below. This way. This way. Znaczy wstępnie na razie tak, Aniu. Być może pojawią się jakieś tam inne z jakby dalszej rozgrywki, ale będę też grała sama. Bo jednak chciałabym sobie też na spokojnie pozwiedzać ten świat i w ogóle. No chyba, że mnie nie wciągnie to. Why was your wife searching for evidence of lost magic? Na razie jest ciekawie. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Wcinasz się profesorowi w kwestię co 5 sekund stawieniami, no przykro mi. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone coś będzie w tych dzbanach kiedyś. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. O, zaklęcie podstawowe, okej. Okay. Naciśnij R2. By rzucić zaklęcie podstawowe. No ale jak mam... No wciskam R2 i co? Co to jest ta gwiazdka, którą się tam pokazuje? Nie rozumiem. Cześć, Szympek! Pamiętam, że grałaś kiedyś The Last Guardian na PS4 i był z tego dosłownie jeden stream i pamiętam, że ta gra mi się bardzo podobała i chciałam sobie w nią pograć, tylko nie pamiętam tytułu. Znalazłem dziś i co i nie pogram. Nie mam konsoli, na PC nie ma. Bardzo nie lubię grać na padzie. No tak, to prawda. The Last Guardian jest jeden z tych nielicznych ekskluzywów, które chyba były dostępne tylko na PlayStation, tak mi się wydaje. Ale ogólnie, no, polityka PlayStation ostatnio jest taka trochę dziwna, więc przypuszczam, że za jakiś czas może i nawet The Last Guardian gdzieś tam wyląduje na PC-cie. Dobra.